Hej, witajcie do pierwszego dnia Survival Camp. Nie, żartuję sobie po prostu. Pomyślałem sobie, że sobie trochę nagram, nie? Jak pójdę teraz na zakupy, jaka jest sytuacja. Co dopóki ja założyłem swoim okiem, nie, bo to zawsze ciekawe, jak w innych krajach jest sytuacja i tak dalej. Więc sądzę, że sobie dzień taki zrobię, taki trochę vlogowy. Będę musiał pójść na zakupy z tego powodu, że moje koty mają małe żarcie i tak dalej. Dziewczyna mówi, że mam sobie zamówić po prostu, ale ja też dla siebie parę rzeczy chcę jeszcze kupić. Oczywiście już miesiąc temu wiedziałem, że będzie taka sytuacja, więc już zrobiliśmy miesiąc temu takie zakupy. Ale teraz tak policzyłem, w sumie by wystarczyło może na... Jakby było oszczędne, to może 10 dni. Może nawet więcej, może 12, ale no, więc sądzę, że jeszcze pokupię parę sosów i tak dalej. I no, i parę sudeczek. Mało najważniejsze, żeby koty mieli żarcie, ponieważ oni mają takie żarcie może teraz tak na tydzień. I potem jak mi się skończy, to nie mam nic dla nich, żadnego miejsca i tak dalej. Więc najlepiej będzie, jak kupię po prostu masowo trochę dla nich. I nie wiem. Nie wiem, jaka sytuacja będzie, czy będzie taka hardkorowa, bo epidemia w kraju, kot mi coś rozwala. Rengar! Zresztą się zaplątał. No widzisz, po cholerę wchodzisz w te. Się zaplątał, panikę dostał. Dobra, daj spokój. I wygląda tak, że... nie wiem, co miałem powiedzieć teraz. Dobra, zaraz jadę do sklepu, zobaczymy, co się z tego w ogóle odbędzie. Trochę wam opowiem sytuację, jaka jest w Niemczech i co miałem powiedzieć, a ta epidemia, nie? Wygląda tak, że to musi być podwójny czas choróbska, żeby było wiadomo, że jest pokonany. Więc 4 tygodnie, bo to zawsze 2 tygodnie jest, razy 2, 4, więc miesiąc byśmy musieli wytrzymać. Na miesiąc ani chuje mi nie wystarczy, dobra. Takie standardowe rzeczy, potrzebuję pasta do zębów i tak dalej. Mam tak tło, no powiedzmy ćwierć, 1/5, gdzieś tak. I to mi się już kończy. I tak to standardowe rzeczy, takie może parę owoce kupię i tak dalej, coś. Ale wysuszone owoce chyba kupię, będzie lepiej. No i zobaczymy, jak to się potoczy. No, teraz zbieram moje rzeczy i jedziemy. Może zrobię mały filmik z sklepu, zobaczymy, jak pełne jest, nie. Do zobaczenia. Sytuacja fajnie nie wygląda, nawet te chrupki są wykupione. Chyba najdroższe trzeba kupić. No, sytuacja w sklepie wyglądała tak, że dużo rzeczy było wykupionych, po prostu nie było dostępne, takie jak puszki, rzeczy długoterminowe, warzywa, które się zamrażało, zamrażalce i takie sprawy. Trzeba było szukać już trochę poza rogami i oczywiście te droższe rzeczy, takie więcej rzeczy wegańskie, bio i tak dalej, były dostępne. I więc też się nakupiłem i czego nie, nie? Widać też po od razu po screenshot, to znaczy po zdjęciu. Kolejki były strasznie długie i dużo osób bierze to trochę poważnie. Nie wiem, czy to aż tak dobrze, ponieważ przez to, że inni kupują, to te, którzy nie brali to poważnie, teraz też więcej kupują z tego powodu. Nie, że po prostu sobie myślą, a będzie sytuacja taka i taka. Nie, oni po prostu boją się sytuacji, że nie będzie czegoś. Dlatego oni też kupują wtedy. I to jest takie masowe przymusanie do tego, żeby po prostu ludzie kupowali rzeczy. No i tak to wygląda. Dobra, wygląda tak, że... Chciałem trochę opowiedzieć, jaki jest stan psychiczny osób w Niemczech, znaczy co oni myślą o tym wszystkim, jak się ludzie zachowują, żebyście po prostu wiedzieli, jak to jest w krajach. Ja bym też chciał z chęcią wiedzieć, jak tam u was jest w Polsce. To możecie z chęcią pisać w komentarze. Opowiem wam, jak to wygląda w Niemczech. Są jakby trzy rodzaje osób, które jest tak trochę nastawione do tej sytuacji. To jest tak, pierwsza grupa to są osoby, którzy za poważnie to biorą, to
to są osoby, które najczęściej w Niemczech wykupują cały papier toaletowy, że mogą sobie podetrzeć przez następne 76 lat dupę. To są takie osoby. Są następnie grupa, do której myślę, że ja się zaliczam, do tych osób, które realistycznie rozważa sytuację, patrzy, co się dzieje na świecie i próbuje znaleźć sposób, żeby jakoś tam dalej żyć, ale nadal po prostu się szanuje ten wirus, po prostu tą sytuację, że wie, co się dzieje i wie, że jak na przykład nastąpi kwarantanna, to biorę to na poważnie wtedy, tak? W sensie takim, że jak jest kwarantanna, to oczywiście nie będę wychodził gdzieś tam ten, nie będę, ręki się już mi nie podaje i tak dalej. To są rzeczy, które się powinno robić, nie? I są osoby z grupy 3 niestety, które są totalnymi sukiesynami. To są osoby, które specjalnie kaszlą, które specjalnie udawają, że dają rękę, przytulają specjalnie, ponieważ myślą, że to jest po prostu no nie fałsz, ale po prostu nie biorą tej sytuacji na poważnie. Ja mam urlop, nie? I w sobotę nie byłem w pracy i mam aż do 19 wolne, nie? I było to tak, że po prostu, jak to nazwać? No, że był klient u nas w sklepie, ja pracuję w sklepie meblowym, jakby co, nie? Poszedł do jednych z naszych sprzedawców i mu nakichał w twarz. I się śmiał z tego. Gdybym ja to był i gdybym ja pracował wtedy, albo był w pobliżu, to ja bym mu chyba zajebał. Nie przez to, że korona i tak dalej, nie? Tylko sam fakt, że ktoś podejdzie ci, kichnie w twarz i się śmieje z tego. Wiecie? To jest taka głupia sytuacja. Ja bym wyleciał z pracy za to, bo ja bym mu zajebał po prostu. Obojętnie, jaki to byk czy nie byk. Naprawdę. To jest, to sobie myślę po prostu, co to za ludzie są. Tak samo jak ludzie marudzą, urlop, nie będziemy mogli jechać i tak dalej. Jest światowy problem i ludzie myślą sobie o urlopu. No to w następnym roku się poleci, albo za 2 lata, nie wiadomo jak to długo pociągnie. Niech się cieszą, że są zdrowi, że wszystko jeszcze jest w jakimś tam stopniu okej, ponieważ umieralność w Niemczech nie jest aż taka wysoka, dopóki co sprawdziłem. I z tego powodu niech się cieszą. Sam system, bo jest tak, sam wirus nie można w takim sensie zatrzymać, tylko trzeba go przedłużyć. Teraz pomyślcie sobie dlaczego. Bo chodzi o to, żeby ten czas tego wirusa przedłużyć z tego powodu, żeby był, żeby dłużej zarażał osoby, bo wtedy mają wystarczająco ludzi w szpitalach i tak dalej. Jakby wszyscy naraz zachorowali, to by nikt się nie mógł zająć nimi i wszyscy by no po prostu pozdychali, tak hardcore powiedzieć, nie? Ale jak to by się na dłuższy okres to przedłużyło, to by można zawsze te osoby po prostu wyleczyć. Następne, nie? I tak cały czas. Tylko, że no tak, nie wiem, też sądzę, że niestety Niemcy bardzo późno zareagowali. Teraz jeszcze nadal stopniowo robił kwarantannę, znaczy nie wiem, czy to jest teraz akurat nieprawdziwe, czy nie, bo ponieważ są teraz informacje, że teraz zamykają wszystkie rzeczy oprócz sklepy spożywcze i tak dalej, tak jak w Polsce. Nie wiem, czy to jest akurat nieoficjalne wiadomość, czy nie, ponieważ ona powstała gdzieś w nocy o 12 i nie jestem pewien, czy to jest naprawdę źródło prawdziwe, więc potem sprawdzę na różnych mediach, jak chodzi o Ministerstwo Berlina i tak dalej, te inne sprawy. Zobaczymy, jak to wygląda. Ja muszę powiedzieć, mówiłem wam całkiem na początku, że będę robił 30 dni peki, nie? Że będę wam co dzień filmy robił i tak dalej, będę wam zawsze opowiadał wszystkim. Jest prawdopodobieństwo, że szef mojej dziewczyny jest chory. Jeszcze nie ma wyników, nie ma testów i tak dalej, znaczy testów nie wiem, czy robił jeszcze, nie wiadomo. On jest w kwarantannie, on jest chory. Jak on ma, to ona też i na pewno też ja. Więc nie wiem,
Będę wam zawsze sytuację mówił, jak jest i tak dalej. Też będziecie widzieć, jak każdego dnia będą informacje, też mówiłem, będę wrzucał zawsze na społeczność, gdyby coś było. Byłem teraz dzisiaj z kotami na szczepionkach, żeby mieli szczepionka. Też powiedziałem koledze z okolicy, że gdyby coś się stało, gdybym był chory, to klucze wrzucam wtedy do skrzynki pocztowej mojej i wtedy możesz koty zabrać, żarcie możesz też z lodówki brać i tak dalej. I tak to wygląda, więc przygotowałem wszystkich na to, trochę tak. To mamy, powiedziałem też, że nie ma przyjeżdżasz do mnie, ponieważ chciała przyjechać do mnie. I powiedziałem, że ma ode mnie się z daleka trzymać, bo po prostu jest jak jest sytuacja. Masz o swoją rodzinę, ma, znaczy swoją rodzinę, ma jeszcze rodziców, którzy mieszkają z nią, nie? Oni są starsi, nie wiadomo, po 7 miesiące. Niech się ten, niech o nich wszystko robi, o moją siostrę, o mojego starego i tak dalej, który też nie jest młody. No niech oni uważają na siebie i tak dalej, a no, a resztę to wiadomo. No, trochę smutno się skończyło, ale sądzę, że na następnych dniach będę trochę krzyczał, będę streamował, dużo rzeczy będę robił. Sądzę, że teraz chyba pójdę sobie coś na obiad zrobię. Akurat się tak patrzę, bo Kici przychodzi, mój kochany. No, obraził się na mnie, bo zaprowadziłem go do lekarza, do weterynarza. Tak. Potem twoją siostrę dałem na kostrocie, tak. Bo ty już nie masz jej. Okej, okay. Więc życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że trochę sytuację teraz rozgrzacie, jak jest w Niemczech, czy tam ogólnie w Berlinie, ponieważ ja w Berlinie mieszkam. I tak jak ludzie się zachowują, ja bym naprawdę wolał, żeby każdy tak brał poważnie, ale nie szalał. Tak normalnie wiedział, co trzeba zrobić i tak dalej. Wiesz, już nie lizał się z nikim, czy tam kichał na innych i takie rzeczy, nie. Tak samo jak był jakiś post, że hashtag Corona Challenge, lizdanie tych kibli. Nie, po prostu nie. Więc życzę wam miłego dnia, do zobaczenia, cześć.